Tylko w Podlaskim Funduszu Rozwoju pożyczka obrotowa, eksportowa na nieruchomość, inwestycyjna, konsolidacyjna i inne. Stale rozbudowywana oferta, na bieżąco dostosowywana do aktualnych problemów i wydarzeń gospodarczych. Nam naprawdę warto zaufać. Jesteśmy w pełni bezpiecznym funduszem pożyczkowym. Podlaski Fundusz Rozwoju to marka sama w sobie. Przekonaj się o tym osobiście. Zawsze do Twojej dyspozycji. Niezwykle ważną kwestię podniósł podczas środowej sesji radny Tadeusz Czerwiecki, który zawodowo związany jest z Międzyzakładową Spółdzielnią Mieszkaniową. Sprawa dotyczy opłat za sieciowe centralne ogrzewanie. Tylko w pierwszym półroczu bieżącego roku opłaty za energię cieplną pikowały w górę, stanowiąc coraz większe obciążenie dla Suwałczan. Wiosna tego roku przedłużyła się do połowy maja i obciążenia mieszkańców z tego tytułu są znaczące i jest problem z nadrobieniem tego wszystkiego poprzez lato i na razie ciepłą jesień, a przypomnę, że w tym roku były 3 podwyżki cen energii cieplnej. W styczniu 2, bo jedna z tytułu podwyżki PECOWSKiej, druga z tytułu podwyżki VAT-u i w maju też była kolejna, chociaż tam miała być obniżka. No i się przekazywało inaczej. To się przekłada na koszty, które trzeba będzie pokryć w tym roku, bo my jako zarządcy rozliczamy się cyklem rocznym. PEC mimo zapowiedzi wciąż nie podał ani nowych cen, ani początkowej daty ich obowiązywania, więc niepokój spółdzielców oraz mieszkańców rośnie, czemu trudno się dziwić. Zapowiadany przez PEC spadek miał być rzędu 12%, co według obliczeń spółki dałoby około 50-60 zł oszczędności w przeciętnym domu jednorodzinnym. W połowie sierpnia podkreślono, że obniżka zależy od decyzji Urzędu Regulacji Energetyki. Jak dzisiaj sprawdziliśmy, na liście opublikowanych taryf od kwietnia nie ma suwalskiego PEC-u.